Siemaneczko wszystkim, witajcie w odcinku, w sumie w pierwszym odcinku z gry City Skylines. Jest to pierwszy odcinek, ale nie pierwszy odcinek, bo kiedyś już zacząłem odcinki robić z tej gry, a później skończyłem robić odcinki z tej gry i w sumie chyba były tylko dwa, albo nawet jeden. Dlatego dzisiaj sobie zaczniemy nową grę. Jeżeli chodzi o tę grę, nie jestem jakimś ekspertem, umiem coś tam co nieco zbudować. No i co? I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy umiem ładnie budować? Sami to ocenicie. Moim zdaniem nie. Ale to tak jak mówię, zostawiam to do oceny wam. I co? I dzisiaj sobie zrobimy jakieś miasto. Mapa się nazywa, nie pamiętam. Marmurowe coś tam chyba. Coś takiego. To jest chyba z dodatku jakiegoś. No i na razie mamy tylko ten kawałek terenu. Tutaj zaczniemy sobie cokolwiek budować. Więc tak, trzeba będzie zacząć od na pewno jakiejś drogi. Jakiejkolwiek. Pierwszej, lepszej. Jak widzicie, fundusze mamy ograniczone, także trzeba uważać. Kąty i prowadnice, siatki, dobra, nieważne na razie. Więc tak, na razie sobie przeciągnę kawałek drogi, żeby po prostu była. O, to odblokuje takie drogi, więc tutaj może sobie zrobimy tylko teraz tak. Czy to są jednokierunkowe drogi? Są jednokierunkowe, super. Tu sobie zrobimy rozwidlenie, tylko może zrobimy to tak i tak. Stąd zrobimy... jakby to zrobić tak i tak. Żeby to chociaż w miarę prosto wyglądało. Teraz tak, w drugą stronę trzeba zrobić tą drogę. O! I tą drugą też w drugą stronę. I jest git. Dobra, pierwsze co potrzebujemy. Będziemy potrzebować prąd i wodę. Prąd mamy do dyspozycji taką elektrownię węglową, którą zaraz sobie zrobimy. Może sobie zrobimy tutaj nad wybrzeżem swoją strefę fabryczną, że tak powiem. Więc tak, jakąś drogę zrobimy. Tą drogę może stąd... Oj, muszę to odznaczyć. Dobra, to. Zrobimy sobie prostą tu na razie drogę. Później zrobimy sobie jeszcze tu drogę. Teraz sobie zmienimy i... Wygniemy tak tą drogę. O, żeby było tak trochę lepiej. I teraz tak. Postawimy sobie najpierw... A tu jeszcze jest coś. Zaawansowana elektrownia węglowa. O, możemy od razu takie coś postawić. To ma produkcji 40 MW, a to ma produkcji 56. Koszty utrzymania tutaj jest 19 tysięcy, a tutaj jest 35. Więc na razie zrobimy sobie może tą. Dobra, elektrownię mamy. To mamy załatwione. Teraz trzeba zrobić wodę. Pobór wody, stacja wodociągowa, czyli tutaj będzie wodę pobierać z tej rzeki. Weźmiemy to sobie może... zaraz, nurt jest w tamtą stronę. To tutaj sobie zrobimy pobieranie wody. A tutaj sobie zrobimy odpływ tej wody. Może na razie w tym miejscu. I teraz tak, trzeba to by połączyć rurami. Najpierw między sobą. O. A później będziemy łączyć dalej, gdzie będziemy budować miasto. Teraz tak, elektrownia już jest. Jezu, ja dawno nie grałem też w tą grę, także nie pamiętam, czy ja na pewno aby dobrze wszystko robię, ale to zobaczymy za chwilę. Tu jeszcze jest ekologiczny system odpływowy, zanieczyszczenie. O, to może coś takiego byśmy postawili. No dobra, zróbmy to. Ekologiczny, gdzie on jest? Tutaj jest ekologiczny. I tu go postawmy, o. Teraz tak, to będzie... Nie pamiętam, czy będzie potrzebowało prądu, czy nie. To na pewno będzie potrzebowało prądu. Więc będziemy musieli sobie jeszcze turbinki wiatrowe postawić. Może sobie tutaj zrobimy na razie jedną. Aczkolwiek... Nie, źle zrobiłem. Popatrzcie, im ciemniejszy jest teren, tym więcej wiatru jest w danym obszarze. I więcej prądu będzie wytwarzało. Popatrzcie, 8 MW. To jest i tak tylko chwilowe rozwiązanie i tak. Bo tak jak mówię... Tu będzie tak ta elektrownia węglowa. Także tak jak mówię, to jest tylko chwilowe rozwiązanie, żeby to po prostu ruszyło i zaczęło działać. Dobrze. Teraz sobie zrobimy rejon mieszkalny oraz komercyjny, tak jakby. Jak to się nazywa? Handlowy. O, właśnie. Dobra. To rejon handlowy. Może sobie zaznaczymy, może nie aż tak dużo, ale zaznaczymy sobie tak. Handel niech będzie przy głównej ulicy. Parę kratek. Z tej strony zrobimy to samo.
Później możemy sobie zrobić jakieś odnóże mieszkalne tutaj, w tą stronę. Może niekoniecznie, żeby to było wygięte na razie. Zrobimy sobie to proste. Dokąd? Może tak... No, niech będzie dotąd. Tu. I tu się połączymy z powrotem. I rejony mieszkalne zrobimy w tym miejscu, patrzcie. Tu zrobimy mieszkania. Tu zrobimy mieszkania. I jeszcze tu może jakieś domki na razie postawimy. O. I teraz jeszcze prąd trzeba tu będzie podciągnąć. Ile my mamy pieniędzy? 16 tysięcy. No to powinno nam wystarczyć. No dobra. To lecimy. Może być nawet odtąd. To i tak będzie zaraz do usunięcia. To jest tylko, tak jak mówię, chwilowe rozwiązanie. No dobra. To mamy to. Osiągnij kamień milowy. Dobrze, za chwilę. Dobrze. Jak to tu wygląda? Wszystko mamy. Aha, jeszcze rejonu przemysłowego kawałeczek możemy zaznaczyć. Kawałeczek. Możemy go nawet zrobić tutaj nad wodą. O. Pewnie i tak to kiedyś będzie przestawione i tak. No i dobra. Odblokowane penalekonomia. Spoko. Później. To co? Odpalamy czas i zobaczymy, co się wydarzy, nie? Uwaga! Gratulacje, odblokowano bierzemy elektrownię w mieście. Podekscytowany. Dobrze. Ej, a co by na to, żeby... Ale to dobra, to na następny odcinek wam włączę muzykę. Jakąś takąś. W sumie można by tu jeszcze zrobić ciut. O! No i dobra, zobaczmy, czy ktoś się będzie do nas wprowadzał, do naszego pięknego, wspaniałego miasta. W międzyczasie, zanim się ktoś wprowadza, to pokażę wam, z czego będziemy korzystać. Będziemy korzystać z takiego moda jak to. Traffic Manager, coś takiego to się chyba nazywa. To jest tylko po to, żeby wyłączać jakieś światła, ustawiać drogi i tak dalej, i tak dalej. Także to zobaczycie później, jak będziemy z tego korzystać. Ograniczenia prędkości możemy sobie tutaj zmienić, na przykład tu mamy 40, tu możemy dać spokojnie to 70. Na tej drodze możemy dać 60, na całej drodze. I tu jeszcze... No dawaj. Czemu się nie zmienia? No nie, zmieniło się, dobra. Będzie się zmieniło, czy nie się zmieniło, no i git. No i dobra, pierwsze problemy. Wody nie mają. Już im wodę podłączamy w takim razie. Na razie to będzie wyglądać, jak będzie wyglądać, niestety. Ale niech będzie, powiedzmy, że tak to zrobimy. I jeszcze tu. Czy ścieki tutaj mamy? Ścieki mamy. Zarąbiście. Dobra, to zaczyna się coś dziać. Bardzo dobrze. Niestety jesteśmy na minusie, więc troszeczkę jest słabo. Może tu sobie jeszcze połączymy z tą elektrownią. No, chyba już jest podłączone nawet. Tutaj jeszcze się wybudują jakieś te przemysłowe, jak to się nazywa, rejony. Dobra, zobaczmy, jak tutaj budżet wygląda. Zapotrzebowanie na prąd. Pokażcie mi zapotrzebowanie na prąd. To powinno być w tym. Zapotrzebowanie na prąd jest bardzo duże, więc budżet na razie możemy zmniejszyć. To dość znacznie możemy zmniejszyć, żeby nie wydawać tyle pieniędzy. Patrzcie. Wodę możemy też zmniejszyć na maksa. Też możemy zmniejszyć na maksa, bo na razie jeszcze nie jest tyle wymagane. Nie będziemy po prostu płacić tyle koszty utrzymania po prostu nie będą takie duże, tak? No dobra, ale nie widzę, żeby ktoś tu się wprowadzał do naszego miasta. Co tu się dzieje? Dlaczego nikt nie chce tu mieszkać? O co tu chodzi? Tu możemy sobie jeszcze tak zrobić, póki mamy pieniądze. I że co, że wam ścieków brakuje, tak? Przecież to bzdura jest, nie brakuje wam żadnych ścieków, patrzcie. Okej. No. O co wam chodzi? Co się czepiacie? Patrzcie, pierwsza ciężarówka wjechała do miasta. Co ona wiezie? Ciężarówka z rudami, właściciel Las Cruz. Okej. Aha, żeby nasza elektrownia ruszyła. Rozumiem, spoko. No dobra. To węgiel został dowieziony, funkcjonuje, więc prądu już nam na pewno nie braknie. Zmiana nazwy, właśnie. I to jest dla was w tym momencie zadanie. Nasze miasto nazywa się na razie Los Rico. Waszym zadaniem jest zmienić mu nazwę. Wymyśleć jakąś fajną nazwę.
i zostawić ją w komentarzu pod tym odcinkiem. Ja wybiorę najlepszą i tak nazwiemy nasze miasto. Czyli zrobimy dokładnie coś takiego, jak robiliśmy w Workers Resources Soviet Republic. Dokładnie tak. Także do dzieła. Wysypiska. Czy my mamy jakieś wysypiska? Nie mamy na razie wysypisk. Na razie jesteśmy cały czas na minusie, co mi się bardzo mocno nie podoba. Jak to tu wygląda? Nie funkcjonuje. O, a dlaczego nie funkcjonuje? Co tu się dzieje? Już jest wszystko podłączone, więc o co tu chodzi? Generalnie sąsiedzi odkurzają na zewnątrz, także jeżeli byście to słyszeli, to sorry od razu z góry za to. No, słuchajcie, to nie działa. Nie widzę, żeby tutaj jakieś ścieki były. Czy wy narzekacie tutaj na ścieki? Nie narzekacie. No i prawidłowo. Prawidłowo. Dobrze, co tu się dzieje? Wiatry możemy sprawdzić. Co to jest? Aha, to jest do moda. Natężenie ruchu możemy sprawdzić. Wodę i prąd. No dobra, czyli na razie nie możemy za dużo sprawdzić. Okej, róbmy dalej strefy zamieszkania w takim razie. Bo widzę, że jest na to zapotrzebowanie. Dotąd może zrobimy. O! Niech się budują nowe domy. Przyspieszymy czas w ogóle może, bo jest trochę wolno. Proszę, i już zaczynają pierwsze samochody wjeżdżać do nas. Bardzo mnie tu cieszy. Wewnątrzlądowe uzdatnianie wody. Ja wiem, że coś takiego mamy, ale na razie nas na to nie stać, więc no bardzo mi przykro. Dobra, słuchajcie, może sobie wybudujemy nową ulicę, póki jeszcze mamy na to pieniądze. Może zrobimy sobie kratkę odstępu. O. I tutaj sobie damy dalej tereny mieszkalne. Tutaj możemy też zrobić i tu. Niech się wprowadzają, niech się budują. Im więcej ludziów, tym więcej podatków, czyli więcej pieniędzy dla nas i o to chodzi. Także git. Zaraz może wjedziemy na plus, nawet się uda. Rejony przemysłowe. O, o. Telefon, sorry, zapomniałem wyciszyć. Dobra, wróciłem, sorry za to cięcie, no ale niestety moja zadzwoniła, musiałem odebrać. Są rzeczy ważne i ważniejsze, także mam nadzieję, że to rozumiecie. Okej, tereny mieszkalne dalej robimy. I już wjechaliśmy na plus, także już nie tracimy, zarąbiście, spoko. Teraz tak, w takim razie zrobimy tutaj może jedną dróżkę, taką odnogę. Może tak zrobimy dotąd. Później... Oj, przycięło mi grę coś. A, bo jest ten osiągnięcie, spoko, dzięki. Tu zrobimy kolejną drogę. Coś takiego. I teraz może sobie połączymy takim łukiem. O. I teraz tak, tutaj rejon przemysłowy dalej będziemy robić. Możemy sobie zakratkować to. Czy wodę tutaj macie? Nie macie tutaj wody. Dobra, to będziecie zaraz mieli wodę. Proszę bardzo. Okej, okay. Co dalej? To już zaczyna się coś dziać. Już tu jakieś samochody są, także bardzo dobrze. Zaczyna się to powoli jakoś rozwijać. Sklepów nie potrzebujecie. Przemysł potrzebujecie. I rejon mieszkalny troszkę potrzebujecie, czyli najbardziej teraz przemysł potrzebujecie. No spoko, to zaznaczamy wam dalej w takim razie rejon. Może być tu, to możemy zakratkować. I tu do końca, proszę bardzo. Dobra, co my tu możemy zrobić? Wysypiska możemy zrobić i centrum recyklingu możemy zrobić. Utrzymanie takiego wysypiska kosztuje 4000 na miesiąc. Nie, przepraszam, 160 na tydzień. Koszt to 4000, żeby wybudować, ok. Gdy miasto posiada centrum recyklingu, mieszkańcy mogą oddawać do recyklingu więcej różnych rodzajów odpadów, co zmniejsza ilość śmieci. Centrum wytwarza z odpadów niewielką ilość surowców. O! Ja to chcieć. Ja to lubić. Niech będzie to tu. No i wysypisko w sumie... O, też musi być niestety. To będzie cały rejon przemysłowy dotąd na razie, także to jest tak, o... chwilowe, że tak powiem. Dobra. Zaczyna nam się robić z elektrycznością coraz mniej. Dostępność wodociągów jeszcze jest spoko. Uzdatnianie ścieków jeszcze jest. No dobra, czyli znowu rejon mieszkalny trzeba dobudowywać. Może zrobimy sobie kolejną dróżkę. Kratkę odstępu sobie zrobimy, bo czemu by nie? Tylko zrobimy sobie to tak.
O. I dalej im zrobimy mieszkania tutaj, skoro chcą, to niech mają. I w sumie tutaj też możemy to jeszcze przeciągnąć. Zobaczmy, jak tam z wodą. Wodę wszędzie mają, prąd wszędzie mają. Tutaj to można nawet zrobić to troszeczkę inaczej. Tu by można było... Jakby to zrobić, żeby było dobrze? Bo niepotrzebnie jest tyle tych kabli tutaj. To by można było podłączyć w sumie tu. A ten cały kabel można było stąd usunąć, czyli niewysokiego napięcia tak naprawdę. Ale na razie nie mamy jeszcze za dużo pieniędzy, także może na razie się nie będę tym jeszcze zajmował, w razie czego. No i dobra, zróbmy jeszcze parę sklepów. Dosłownie dotąd. Tutaj mieszkań nie będziemy robić. Zrobimy jeszcze jedną dróżkę. Czy tu będzie odstęp? Tu będzie odstęp, dobrze. No i rejon mieszkalny zaznaczmy sobie tu i tu. No i spoko, na razie to wygląda, muszę wam powiedzieć, nie ma żadnych problemów, nie widzę jakichś większych tutaj właśnie problemów, więc jest chyba ok. Sklepów chcecie? Sklepy możemy wam jeszcze tutaj dociągnąć, kawałeczek sklepów, proszę bardzo. Dalej mieszkania chcecie. No dobra, to zróbmy wam mieszkania jeszcze tu, zaznaczmy. Trzeba będzie zrobić kolejną drogę za chwilę. Ale to za chwilę. No i dobra, zarabiamy 238 na plusie jesteśmy na razie, jeżeli chodzi o zarobek. Znowu mi się czas zwolnił, spoko. Na początku gry to naprawdę lepiej grać na przyspieszonym czasie, bo to się wszystko za wolno dzieje, nie? Tak naprawdę, także... Także tak o... Dobra, trzeba im podnieść budżet teraz na... Na co trzeba podnieść budżet? Trochę na elektryczność, ale nieznacznie. O. I uzdatnianie ścieków jeszcze trzeba im podnieść. O. Jest git na razie. Czyćko jest w porządku. Pył po erupcji wulkanu powoduje opóźnienia w międzydronowym ruchu lotniczym. No, no to standardowo, no naprawdę też tak jest. Także spoko, fajnie, że to uwzględnili w tej grze. Podoba się mnie to. Dobra, rejon przemysłowy teraz im jest potrzebny, bo bezrobocie pewnie będzie rosło zaraz. Także zróbmy tutaj jeszcze im jakieś fabryki. Tu jeszcze można im fabryki dołożyć. Czemu by nie? A, w sumie to też im można zaznaczyć. A może się coś tu wybuduje. Teraz tak, tutaj wam zrobimy sklepiki, żebyście nie padli z głodu. Nasi pracownicy. I co tu się dzieje? 690 jesteśmy na plusie tygodniowo, bardzo fajnie. Dobra, może teraz złamiemy trochę ten grid i tutaj zrobimy parę sklepików. Tu zrobimy domki. A może nawet do końca to przyciągniemy. I tutaj też do końca przyciągniemy, zobaczymy. Ile mamy mieszkańców? 529. No to taka już dosyć duża wioska, powiem wam, się buduje. Jak tam drogi? Czy mamy jakieś może szersze drogi dostępne? Mamy szersze dostępne. Tak się zastanawiam, czy nie połączyć tych dróg i tutaj nie zrobić jednej, bo tak, kurde, powiem wam, trochę lipa, że oni muszą jechać tu, a później skręcić. No ale spoko, no może tak musi być. Dobra. Włączniki sygnalizacji. O, to, chcę to zobaczyć. Tutaj światła nie są włączone. Tutaj jest 40 na godzinę, zupełnie nie wiem dlaczego, skoro ustawiałem tu 60, ale dobra. 60 miało być, proszę mi tu 60 dać. Tu 60. I tu wszędzie te 60. Prawdopodobnie można coś zaznaczyć, żeby... można... O właśnie, shift. No i git. I wszędzie się zmieniło na 60. Tak jest. Tu jeszcze jest 40. Tu jest 40. Tu jest 40. Te drogi w sumie mogą zostawić 40. Czemu by nie? I tu jest 40. I tu jest 40. Ok. Dobra. Mamy to. Tu jest 60, tu w sumie możemy dać 80 tą drogę. Bo to jest i tak do przemysłowej strefy. No git. Nie da by zerknąć to okno odblokowania usługi. Okej, dobra, zerkamy, jeżeli chcecie. Co tu jest? Klinika. Klinikę by trzeba było budować, ale na razie nie mamy na nią pieniędzy. No także spoko. Mieszkań chcecie i sklepów chcecie. Dobrze, sklepy wam już robimy. Sklepiki wam zrobimy może dotąd, do tego skrzyżowania, a domy może najpierw zrobimy to
jeszcze raz tutaj tą drogę, tylko czekajcie, żeby tutaj była kratka odstępu, bo tak bym, tak sobie wymyśliłem. Personalne preferencje, że tak powiem. O, jeszcze tu możemy ciut coś wybudować. Jezu, ale się dziko czuję w tej grze. Tak dawno tam nie grałem, się bardzo dziko czuję, nie? Masakra. Ale spokojnie, przyzwyczaję się, będzie git. I cały czas im domów potrzeba. Brak pracowników. O! Wieś, jesteśmy wsią. Co my tu mamy? Straż pożarna, policja, budynki unikatowe, dzielnice, przepisy, druga pożyczka. Pożyczek nie będziemy brać. Przynajmniej mam taką nadzieję. Nowy będę jakiś remiza i posterunek policji. No i spoko. Więc pewnie zaraz trzeba będzie się tym zająć. Co my tu mamy? Szkoła podstawowa. No przydałaby wam się, nie ukrywam. To macie podstawówkę. Szkoła społeczna, to nie. Policja by się przydała. Policję może postawimy przy głównej drodze. Tu. I remizę strażacką też nie postawimy, bo nie mamy pieniędzy. No i spoko. No, to musimy poczekać. Dalej mieszkań chcecie. Dobrze, już wam... prądu nie ma? Dobrze, zaraz będzie. Budżet zwiększymy i będzie i prąd. Patrzcie. Już macie prąd. I ścieki jeszcze możemy wam zwiększyć ciut. Proszę bardzo. Już macie prąd. Czy ja tu coś rozłączyłem? Nie, rozłączyłem was. No dobrze, już wam daję. Proszę bardzo. To możemy usunąć. Dobra. Git. Mieszkań chcecie. Proszę, mieszkania. Już wam daję. Chcecie, to macie. Patrzcie, jakim ja jestem burmistrzem dla was. Dobrym. Kurde. No i dobra, tutaj sobie jeszcze przedłużymy, albo może teraz tutaj wyjdziemy, tutaj jakoś zrobimy odnogę, zobaczymy. Jakoś tu będzie. Dobra, ile? 800, dobra. To robimy na 800. Tu sobie zrobimy dotąd i dotąd. Tutaj widzę, że jest inny odstęp, więc ja sobie to może wyburzę. Teraz tak, żeby tu nic nie popsuć, to bardzo za mocno. To sobie jeszcze wyburzę i to. I teraz tak, sprawdzimy sobie, ile ta droga ma. 440. To robimy 440. Do góry, tu połączymy i już mamy te same odstępy. Haha, bardzo dobrze. Dobra, mieszkania. Możemy wam zrobić tu. Teraz tak, wodę. Macie tu wszędzie wodę? Macie wszędzie wodę. Prąd też będziecie mieli. Bardzo mnie to cieszy. Mieszkań. Dużo mieszkań potrzebujecie. Dużo domów. Dobrze, to zrobimy wam tu domy. Tu może znowu złamiemy i zrobimy sklepiki. I tu zrobimy sklepiki. Oj. Dobra. I tu możemy jeszcze zrobić wam domy. Proszę bardzo. Czemu by nie? I w sumie tu jeszcze wam zrobimy domy. Skoro chcecie dużo domów, to macie dużo domów. Cały ten kwadrat nawet. Proszę bardzo. Prostokąt, przepraszam. Ustaw przepisy. Nie, na razie nie będziemy żadnych przepisów ustawiać. Czy mamy podatki już? Mamy podatki. Podatki lecą na 12% od razu. Zaraz to powinno wzrosnąć, skoro podatki poszły do góry. Aha, znowu mamy ten zwolniony czas. Spoko. No dobra, no to coś się tutaj już fajnie dzieje. Patrzcie, kurde. Taka mała dzielnica i tak to, kurde, fajnie wygląda. Dobra, moi mili, na tym będziemy kończyć pierwszy odcinek. Zapraszam was oczywiście serdecznie na drugi odcinek. Nie zapomnijcie z tą nazwą, żeby wymyśleć nazwę dla tego miasta. Najlepsza opcja zostanie wybrana w następnym odcinku i zostanie to zmienione. No i co? Jeżeli wam się podobało, to oczywiście like, łapka w górę. Jeżeli wam się nie podobało, to w dół. Obojętnie. Chcę po prostu wiedzieć, czy warto to dalej robić, czy nie. Także dajcie mi znać właśnie łapeczką. Komentarz zostawcie z tą nazwą. Subika, jeżeli chcecie więcej, żeby was nic nie ominęło, to jeszcze dzwona sobie zaznaczcie, żeby dostawać powiadomienia. Tyle ode mnie, jeżeli chodzi o City Skylines. Dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się i cześć.